Kolejna ciekawostka z półki bibliofilskiej. Książka pamiętnik z podróży morskiej przez głębie i mielizny. Wydawnictwo w oryginalnej oprawie wydawniczej broszurowej z roku 1934. Wydawca główna Księgarnia Wojskowa. To, co najważniejsze dla zbieracza i dla kolekcjonera, to jak na wydawnictwo broszurowe z tego okresu ładnie zachowana okładka broszurowa w całości. Niewielkie otarcia brzegów, ale ogólnie nieprzycięta, naprawdę ładny egzemplarz. To, co ważne, to projekt słynnej spółki graficznej, tak zwane Atelier Giers-Bartsch z Warszawy. Dwóch słynnych projektantów, grafików, którzy współpracowali przez kilka lat. Ich owocem było kilkadziesiąt znakomitych druków. Rozkładany schemat łodzi. Ale przede wszystkim ładnie zachowana okładka.